Mamy 11 lipca. Zaczynamy kolejny dzień, już szósty. Jesteśmy właśnie w Nowym Żmigrodzie i dzisiaj spaliśmy w takim miejscu. Tutaj za mną jest boisko, stadion, tylko że mocno zarośnięty, więc chyba dawno już nigdy nie grał. No ale jest. Spaliśmy w tym miejscu, miejsce było całkiem spoko. A z racji na to, że wczoraj był piątek, dzisiaj sobota, to kręciło się tutaj sporo ludzi. Poznaliśmy tutaj nawet miejscowych, dziewczyny, fajnie było, trochę sobie pogadaliśmy. Jest godzina 6 rano, 6.30, więc tutaj też był problem, żeby wstać. Ogólnie noc była bardzo ciężka dla nas wszystkich. A tak nas plecy pieką od wczoraj, że, no, że nie dało się, nie? Nie dało się w ogóle leżeć na plecach. To była masakra, mam nadzieję, że to już jutro nam przejdzie, ale tego to nie wiem. A teraz znowu słońce grzeje, więc to jest najgorsze, bo ja nie wiem co, znaczy posmarujemy się jakimiś filtrami, ale ja nie wiem, czy to w obecnej sytuacji nam już coś da. No nic, bierzemy się teraz wkładanie namiotu, bo już tutaj ktoś się kręci po tym stadionie i czas ucieka. A dzisiaj chcemy przejechać też sporo kilometrów, więc trzeba się brać do roboty. A więc przejechaliśmy na drugą stronę boiska, spaliśmy tam pod płotem, ale już tam słońce tak grzeje, że postanowiliśmy tutaj wjechać w cień, na trybuny. No i co, tutaj sobie zjedliśmy przed chwilą śniadanko. Jest godzina 8.15 i ruszamy w trasę. Czas jest dobry, jeśli pogoda tu pisze, to uda nam się dużo przejechać. To co mi najbardziej doskwiera w tym momencie, to jest ból pleców, no, spowodowany konkretną opalenizną wczoraj i myślę, że jeszcze będę cierpiał tak do końca weekendu. Troszkę sobie zlekceważyliśmy słońce wczorajsze, no, i się pospalaliśmy. Dlatego ja dzisiaj też jestem w długim rękawku, mimo że słońce naprawdę grzeje. No ja by to jechał też w bluzie, no. Nie mam innej opcji. Posmarowałem się nawet tym sudogrebem. Nie wiem czy to coś da, ale Miejmy nadzieję. Ewentualnie jeszcze do apteki zajedziemy po coś. Pogoda na razie jest ładna, także trzeba cisnąć. Tak. Podobno mają być burze potem, więc trzeba teraz jak najwięcej przejechać, póki jeszcze jest ładna pogoda. No nic, no to opuszczamy ten cały Nowy Żmigród. Było fajnie, ale spadamy dalej w stronę Bieszczad. Dojechaliśmy do miejscowości Dukla, mamy przejechane 15 km w tej chwili. Teraz oglądaliśmy jak wygląda sytuacja, możliwe, że przejedziemy dzisiaj jeszcze 78, czyli w sumie 93, bo za 78 jest miejscowość Cisna, w której jest pole namiotowe. I jak już wjedziemy w te Bieszczady, to spoko byłoby się rozbić na takim polu namiotowym, no bo w Bieszczadach jest na przykład dużo niedźwiedzi, więc nieprzyjemnie byłoby się obudzić z niedźwiedziami. Z jakimś niedźwiadkiem. A poza tym, jeśli jest taka możliwość, to w sumie spoko byłoby skorzystać z takiego pola namiotowego. No cóż, dla mnie ten dzień dzisiaj będzie bardzo ciężki. Zakupiłem taki specyfik. To jest taka bianka na podrażnienia słoneczne. Kupiłem to w aptece. Jak to powiedział Adam, najlepiej wydane 5 zł podczas tej wyprawy. Plecy tak bolą, muszę się tutaj posmarować. Jadę teraz cały czas w bluzie, jest mi jeszcze podwójnie gorąco, bo żeby się po prostu już bardziej nie opalać. Przez taką koszuleczkę to jeszcze te słońce przychodzi. Czuję jak mnie piecze, jak mam tą koszulkę. A jak mam bluzę, to już jest lepiej. Więc dlatego jadę tak poubierany. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. No i mamy nauczkę na całą podróż, jak całe jest życie. Całe życie, że jak jest słońce, to się trzeba smarować filtrami, a nie jak debil jechać bez koszulki i myśleć, że wszystko będzie okej. Tu się wyrówna. No mi się wyrównała opalenizna, ale co z tego? Już wolałbym być blady chyba. Jak Biedronko. I tak będziemy opaleni jak zebry. Trzeba przetestować ten specyfik i ruszać na trasę. Niestety jest słońce, szczerze chciałbym, żeby dzisiaj było pochmurnie, naprawdę. Będzie padać o 13, to burze mają być. No, mają być burze, no. No na razie jest słońce. We'll be right back.
52 km i no cóż, już jesteśmy w Bieszczadach właściwie. Zaczęły się takie, jeśli można tak to nazwać, bieszczadzkie krajobrazy. Są pola, łąki, wzniesienia, taki pofałtowany teren z kurki pod kurkę i jest bardzo małe zaludnienie tutaj. Jest mało miejscowości po prostu, jest dużo pól, lasów. Od czasu do czasu jakaś miejscowość jest. Fajny klimacik ogólnie. Niedawno pykła nam 500 od nowego hechła. No to my już jesteśmy właściwie w Bieszczadach i przez chwilę pykło nam 500 km od nowego hechła. Tobie nie, Tomek. W tej chwili mamy przejechane jakoś 510 km z nowego hechła. No więc co, no już połowa tysiąca, więc nie ma źle. Co prawda szósty dzień, ale w jednym dniu, jak byliśmy Zakopanem, to w ogóle nie jechaliśmy na rowerze, tylko 10 km, żeby to jechać na Kuźnicę, ale generalnie to 5 dni jazdy i już mamy 100 km. A jeszcze dzisiaj ujedziemy z 40, więc ta średnia jest nie najgorsza, naprawdę, jest nie najgorsza, biorąc pod uwagę to, że są takie przewyższenia tutaj, no bo w końcu jesteśmy w górach, jakby nie patrzeć, cały czas. Właściwie od samego początku tak naprawdę wyprawy. Dopiero właściwie za Przemyślem zacznie się prawdziwa taka płaska Polska. No i tam, jak tutaj robimy stówę, to tam już będziemy robić po 120 bez problemu. Dzisiaj myślę, że będzie około 93. No i chyba będziemy musieli mimo wszystko dzisiaj zarezerwować sobie nocleg na jakiejś kwaterze. Jedziemy do miejscowości Cisna. Myślę, że tam sobie wynajmiemy po prostu jakiś pokój. Tutaj jak jedziemy, to dużo jest takich ofert noclegi i tak dalej, więc na pewno się znajdziemy. A musimy to zrobić dlatego, że prognoza pogody na noc jest taka, że 100% szans na opady i podobno mają być burze. Więc chyba lepiej nie spędzać tej nocy w namiocie, jeśli jest taka możliwość. No nic, śmigamy dalej. Dojechaliśmy do Komańczy, do takiej miejscowości. Zajęliśmy tutaj do sklepu, w ogóle znalezienie sklepu to było wyzwanie, bo nie było go tam, gdzie miał być. I tutaj ogólnie z tymi sklepami jest tak, że nie też jest mało miejscowości, jest małe zaludnienie. To jeszcze sklep jest 120 km, więc jest nieciekawie. No ale nic. My już przyjechaliśmy dzisiaj 65 km, więc generalnie mamy dobry czas. Bardzo dobry, bo jest godzina 15.53 w tej chwili. A do naszego celu zostaje nam jeszcze 32 km, więc jest bardzo dobrze. Bo możliwe, że tam po prostu to jedziemy, załatwimy sobie nocleg. Z racji na to, że właśnie w nocy ma padać, to będziemy raczej spali pod dachem mimo wszystko. No i będziemy mieli jeszcze dużo czasu przed późnymi godzinami wieczornymi, bo jesteśmy tam w stanie dojechać nawet o 18.19. Więc to jest naprawdę dobry czas i bylibyśmy w stanie się pójść spać wcześniej, bo normalnie to kończymy jazdę o 22, tak zazwyczaj, więc fajnie byłoby dzisiaj, jakby to się skończyło wcześniej. No i co, teraz obiadek, znaczy no, jeszcze będzie taki normalny obiadek wieczorem, jak już to jedziemy na miejsce, sobie kupimy coś, ukotujemy, ale teraz jest taki obiadek, takie drugie śniadanie, chleb, ja tu mam filet z makreli, konserwę tyrolską, tuńczyk, coś z tego sobie wybiorę i będę jadł, tutaj chłopaki konsumują same pyszności. Pychotko. A jak Maciek mówił, w normalnych okolicznościach w ogóle bym tego nie tknął, ale w podróży to jest najpyszniejsza rzecz na świecie. Dokładnie. Normalnie w domu to komu przyszło do głowy jeść na przykład takie coś, a w podróży to jest tak pyszniutkie, naprawdę coś pięknego. We'll be right back.
Dobrze, jedziemy sobie przez Pieszczady i tutaj fajnie jest, ale jest trochę zimno. Ogólnie przez cały dzień tak słońce grzało, no, że masakra, jak ja się jechałem w tej bluzie. A teraz robiło się tak zimno, że jak stoimy teraz tutaj, to jest nam zimno, jest tak zimno. No już konkretnie się poubieraliśmy. No, chyba zaraz też kurtkę ubiorę jeszcze. No a jeszcze ile? 3 godziny temu było pełne słońce i 20 parę stopni, a teraz jest nie wiem ile chyba. Mieszą w koszulce już ma. No, a teraz chyba jest, nie wiem, 15. 14 chyba nawet. No i to właściwie się zmieniło tak w chwili dosłownie. Fajnie, taki inny klimat. No, się zrobił. Dla mnie bardzo dobrze, bo mam plecy zjarane i w tym słońcu nie chało mi się w ogóle przyjemnie. I teraz jedzie mi się o wiele lepiej, jeśli chodzi o to. Z tym, że jeszcze jest zimno, no ale to akurat nie jest jakiś duży problem. Maciek, w tym momencie. W tamtej rzeczce, proszę. W tej rzeczce? W rzeczce. Aha, no i w ogóle mijaliśmy taką tabliczkę o tym, że tu są niedźwiedzie. I taką informację. Więc fajnie, może kiedyś spotkamy, no nie? Puchatka, misia puchatka. To ze proziaczkiem. Jak idą. Jak widać, no, jest taka możliwość. Jak widać, niektórym góry nie sprzyjają. Mijają mi to, ale za dobrze. A za 13 km mamy tą Cisną. Tam chyba będziemy szli spać. Znaczy szukali miejsca pod nocleg, czy jakąś akroturystykę. Podobno na 100% ma padać w nocy, więc czas mamy bardzo dobry. Jest 18.06, więc kurczę bele, normalnie będziemy mogli się poszli spać o normalnej godzinie, bo ja dzisiaj spałem chyba, nie wiem ile, 5 godzin. Max, no. Max, może nawet mniej. No ale cóż, żmigród wciąga. Niszczy. Żmigród niszczy. To co w żmigrodzie zostaje w żmigrodzie. W ogóle podobno czytałem, że tutaj w Pieszczadach to jest największe odludzie w Polsce. Najmniej ludzi mieszka tutaj w przeliczeniu tam na metr kwadratowy. To jest najmniej ludzi w Polsce w tym miejscu. No i to widać, bo no, jedziemy już 15 km od sklepu. 4 domy były. Ponad? No i 4 domy. Właściwie nie było żadnej miejscowości po drodze. Tylko jakieś pojedyncze domy, jakieś krowy się pasły, owce. I tyle. Po prostu coś niesamowitego. Super. Ale no właśnie, to jest właśnie super w tym miejscu, nie? Że nie ma takiego zagęszczenia ludzi. Typowo natura i nic więcej. No i to my. Zaro jadymy, a jeszcze 13 km i no. Wjechaliśmy na punkt widokowy i... Wjechaliśmy? No, wjechaliśmy. I taki mamy widok. Jak widać... No nie jest, nie jest właśnie, albo jak nie widać. Nie jest zbyt fajna widoczność. Kropi, zimno jest, wieje. Niedźwiedzi dalej nie ma. Pomyślcie, że jeszcze chwilę temu było czyste niebo i nic nie było, a teraz jest taka masakra. No, jesteśmy na takiej wieży widokowej teraz. Zjeżdżaliśmy. Nie. Wjeżdżaliśmy pod górkę. Chajmy są. W Radziukowie. Aha! Księżogóra. Fajno. Dobra, szału nie ma, idziemy dalej. Bunkrów dalej nie ma. No to jechaliśmy do tej miejscowości Cisna, w Bieszczadach, właściwie w samym sercu Bieszczad. I mamy przejechane 98 km dzisiaj. No i kończymy tą trasę na dzisiaj. Prognoza jest taka, że ma dzisiaj w nocy padać. Jest zimno, bo chyba jest 13 stopni w tej chwili. Więc postanowiliśmy, tak jak już wcześniej mówiłem, że sobie coś wynajmiemy. Tutaj w tej miejscowości jest bardzo dużo tych noclegów, pokoi do wynajęcia i agroturystyki i tak dalej. To jest bardzo turystyczne miejsce z tego co widzę. Ale wszędzie było dosyć drogo albo już nie mieli miejsca. Więc jesteśmy na polu kempingowym, ale wynajęliśmy sobie przyczepę kempingową. Za tą przyczepę płacimy 25 zł od osoby. Za namiot zapłacilibyśmy 15 zł od osoby. Więc w sumie to płacamy dyszkę.
A jak będzie padać, a podobno ma padać i to mocno, to będziemy mieli suchutko, cieplutko i nie będziemy mieli stresu, jeśli chodzi o tą ulewę. Pokażę wam teraz chatę, jaką wynajęliśmy. Proszę bardzo, jasna chatę. Jak tam? Bardzo dobrze. Podoba się? Przygotowujemy posiłek supi dupi. Idziemy zaraz gotować. Jeść, w końcu jeść. To jest taka mała przyczepa, no ale myślę, że tam starczy. Tutaj jest jedno łóżko podwójne, tu jest drugie łóżko podwójne. No i w sumie tyle. A Maciek będzie spał w namiocie na zewnątrz. Nieprawda. Mamy tutaj dostęp do kuchni, takiej ogólnoodstępnej, możemy tam gotować. Dostęp do prywniców, dostęp do prądu. Za 5 zł ciepła woda. No to jest fakt. Trzeba to płacić 5 zł za ciepłą wodę. Chyba, że się zrobi ten Ice Bucket Challenge i na zimnej wodzie. O, na dworze w tych Bieszczadach to jest teraz chyba z minus to 26 jest, stopni. To jest kolejne dobrze wydane 5 zł no. W dzisiejszym dniu. Tak, to już jest drugie, no. Pierwsze pianka na oparzenie, a teraz na ciepłą wodę. Ale to jest paradoks, nie? To ale powiem ci, no właśnie, że najpierw z moimi plecami to nie wiem, czy nie byłoby lepiej właśnie zimny prysznic. To jest zimny, no. To idź, za oszczędność piątki. Ale wiesz, no. A to nie chodzi o oszczędność piątki, tylko jak mi poleje wrzątek na te plecy, to chyba no, się popłaczę. Tam regulację wody na 100%. No. Że za piątka ale i tylko wrzątek no. Cię dostaje. Wali cię albo wrzątkiem, albo lodem. Albo lodem, nie ma nic pośredniego. No, więc idziemy robić jedzonko. Będziemy mogli podłączyć tutaj elektronikę, pary banki, bo są tam jakieś gniazdka podobno. No i potem się jeszcze okąpiemy. No i czego chcieć więcej, no. Tylko że jak się okaże, że jednak nie będzie padać i mogliśmy spać pod namiotami, no ale w sumie... No zimno jest. Ale zimno jest, no. 13 stopni, no nie ma tak źle. Spało się w zimniejszych warunkach i myślę, że będziemy jeszcze spali w zimniejszych warunkach podczas tej wyprawy. Bo te lato to jest nieprzyjemne. Chyba ty. Dobra, to idziemy robić sobie obiad. Kupiliśmy sobie w lokalnym sklepie makaron, do tego dwa takie słoiki z sosem bolognese, z sosem polońskim. Bolognese! A to jest bolognese! I to jest nasz dzisiejszy obiad. A czy obiad to kolacja? Ale były filety z makreli, które no, widzieliście już wcześniej. No, nie były obiadem, ale były pyszniutkie. Były pyszniutkie, ale to nie był obiad. To jest dopiero obiad. No i w ogóle z racji na to, że tutaj jest jeden sklep na 20 km, to mają fajne ceny. W sensie drogo jest. No ale w sumie nie ma co się dziwić, nie ma konkurencji, więc muszą być wysokie ceny. Pokaż już ta kamera i chodź gotować. Dzisiaj na obiad o kolację takie coś, makaron z sosem bolońskim. Będzie Makłowicz dzisiaj. Makłowicz w podróży. A więc nasza obiad o kolacja już przygotowana. Uczta niczym... Nie wiem gdzie, ale no, genialny oczywiście, genialny obiadek, bardziej kolacja. 4 gwiazdki myślę. Specjał szefa kuchni, generalnie cena 15 zł na 3 po 5 zł i mamy fajną opcję na kolację. Tak to wygląda, tutaj jest właściwie wszystko czego trzeba, więc no... Bieszczadzki Park Narodowy i tu jest taki, o, z takim rysiem, albo nie wiem, jakimś tygrysem, cholera wie,